Bardzo serdecznie Cię witam. Jest to pierwsza rozmowa o rzeczach w tej kuchni, więc tym bardziej się cieszę, że to jesteś Ty, bo jednak jest to powrót dla mnie, jakiś tam rodzaj powrotu. Dla Ciebie, jak już powiedziałaś wcześniej, zdradzę to, rodzaj eksperymentu. Tak jest. Przy okazji jest to właśnie pierwsza rozmowa o rzeczach w tej kuchni, z tym wnętrzem, więc też jest to ciekawe jakoś tak proksemicznie i przestrzennie. No a poza tym temat jest bardzo nasz, bo jest to Ari Aster i bohater, który się boi, czyli Bo się boi w reżyserii Ariego Astera, film, który można już oglądać na VOD i dlatego też o nim rozmawiamy, bo każdy teraz, nawet jeśli się nie wybrał do kina, żeby te 3 godziny spędzić z lękami naszego głównego bohatera, to teraz może sobie to zrobić w domu. A moją gościnią, last but not least, jest Magda Chrapowicka, moja przyjaciółka, mówię to otwarcie, a przy okazji osoba, nawet nie przy okazji, tylko przede wszystkim osoba, która zajmuje się psychoterapią. I jest to nasz temat, czyli co na to terapeutka, co się dzieje w filmie, Bo się boi. Zacznijmy proszę od Twoich wrażeń w ogóle po tym seansie, bo to ja Cię na ten film wysłałam. Tak, to prawda, chociaż też był on na mojej liście do zobaczenia filmów. Z takiego, myślę, oczywistego powodu, bo on jest bardzo taki pojemny w różne takie wątki, które dla psychoterapeutki, dla psychoterapeutów w ogóle są jakoś ciekawe. No i jakie są moje wrażenia? Ja ten film, on jest bardzo gęsty. Ja miałam wrażenie, że to nie dość, że to jest gęsty film, że tam jest dużo tego, tych wszystkich odniesień, tych wszystkich, ja mówię teraz właściwie bardziej o takich odniesieniach do, na przykład do teorii różnych psychoanalitycznych, do kompleksu Edypa, do tutaj relacji z matką, do Freuda i tak dalej. To on jest bardzo gęsty właśnie w takie różne tutaj odniesienia. No jest też długi bardzo, więc jakby to jest taka, to jest rzeczywiście takie doświadczenie słuszne, obejrzenie tego filmu. I to ja sobie myślałam przed naszą rozmową o tym trochę i dla mnie jakoś starałam się sobie tak zobaczyć, jak ja ten film odbierałam i jakoś to zwróciło moją uwagę, że ja go oglądałam bardziej głową niż emocjami. Mhm. Ja byłam bardziej w analizowaniu tego, co się dzieje, tych wszystkich właśnie rzeczy, które jakoś, na które zwracałam uwagę i takiego interpretowaniu, byłam przy takim interpretowaniu różnych rzeczy, które tam były, niż dałam się ponieść jakoś tak razem z tą podróżą bohatera. Więc on, emocjonalny odbiór tutaj mój był jakiś taki chyba mniejszy tego filmu. Bardziej jednak tutaj byłam w swoich myślach, w jakichś takich, wiesz, interpretacjach, jasne, analizowaniu różnych rzeczy. No to oczywiście rodzi pytanie, czy Ari Aster w ogóle opowiedział tutaj jakąś historię, która jest spójna i przekonująca na takim poziomie, czyli właściwie, czy on rozumie, no bo mówisz o tych teoriach, mówisz, że tam są te odniesienia, czy on je w ogóle rozumie, czy tak nimi żongluje sobie, bo one są interesujące do pokazania na ekranie? Czy to jest osoba, która, nie wiem, odbyła chociażby kurs z psychologii i zna te teorie w ogóle, kiedy być może on nawet opowiada? Aha, być może nawet odbyła swoją jakąś psychoanalizę, nie wiem, to pytanie. Natomiast myślę, że on, że to jest spójne, to co on tam robi, bo ja w ogóle bym, nawet jak myślałam sobie o tym filmie, to pomyślałam, że on może być jakąś metaforą w ogóle psychoterapii. O. Bo tak nawet jak, oczywiście to jest jakaś tam podróż tego bohatera, nie wiem na ile mogę, możemy spojrzeć. Możemy, film już dawno był w kinach, zresztą, no trudno tutaj w ogóle, no więc te spoilery raczej, nie wiem, no i wtedy wchodzi na strych i znajduje tam. Nie, generalnie no, chciałam powiedzieć o tym, że on
On jest w drodze i jest w drodze na pogrzeb matki, tak. Więc to jest już dość takie symboliczne, prawda? Natomiast on jest w tej drodze i poznajemy go w takiej jego codzienności, kiedy on właściwie jest cały w ogóle dookoła jakoś taki obudowany swoimi paranojami, swoimi lękami, prawda? Ucieleśnionymi, które są, osobowymi. Które według mnie są rewelacyjnie przedstawione. Tak? Mhm. To jest wspaniałe, jak on tam idzie do tego sklepu po tą wodę, nie? I on, jak on przeżywa ten świat, tak. Który jest na zewnątrz. I my rzeczywiście nie wiemy, czy to jest, czy on tak przeżywa ten świat, czy ten świat tak wygląda w tym filmie, mm-hmm. Jest tak zbudowany, no trochę nie ma chyba na to jednoznacznej odpowiedzi, ale wrócę trochę do tego, że ten film jest dla mnie trochę taką, może być taką metaforą psychoterapii, bo my go poznajemy na początku właśnie trochę od takiej powierzchni, nie? Jego, mm-hmm. Od tych jego lęków, które jakoś wypełniają tą jego codzienność i właściwie, które nie pozwalają mu się spełniać w ogóle w życiu, nie? No tak, blokada. I podążamy razem z nim w głąb jego wewnętrznego świata, aż do tego ciemnego strychu, na którym jest ten penis ojca zamknięty, prawda? I to może być też z kolei ten strych taką z kolei metaforą tego, co takiej nieświadomości, nie? Tego, co jest właśnie nieznane, co poznajemy właśnie też na terapii. Jasne. Więc w tym sensie... No ale tam jeszcze nie jest koniec. Tam jeszcze jeszcze głębiej w ogóle wchodzimy w tą i kopiemy jeszcze głębiej w tej nieświadomości. Więc wydaje mi się, że właśnie i tak poznajemy, nie? Tak te jego właśnie lęki na początku, a potem różne jego skrywane pragnienia, różne jego tłumione impulsy seksualne, agresywne. Wiesz, jego różne oczekiwania, pewnie narzucone jakoś w pewnym momencie też przez, nie wiem, matkę, tak? Mm-hmm. I jakoś tak, ja myślę, że to jest taka podróż w głąb jego wewnętrznego świata, że ten film może być tak czytany, ja tak czytałam. A, to bardzo ciekawe. Ciekawe, ile by to trwało w ogóle w ramach takiej pracy i relacji terapeutycznej, żeby dojść do tych wszystkich rzeczy. To pewnie jest długa praca, dobrze myślę, bo to 3 godzinki na sesjach terapeutycznych raczej by się mogło być za mało, żeby zejść głęboko. Żeby aż tak głęboko wchodzić, to tak, no. Ale pytasz mnie, ile trwa terapia? Nie, no, mogę cię zapytać o to, że wyobraź sobie, że taki bo, powiedzmy, wyglądając jak Joaquin Phoenix przychodzi do ciebie i ty pewne rzeczy widzisz w tej jego powierzchni już. Tak. Bo to są te pierwsze rzeczy i czujesz, że to będzie długo na przykład trwało, czy że to jest, no tak pytam, trochę gdybając, no wiadomo, że to jest trochę science fiction, co teraz. Też to nie jest tak, że ja jakoś tak decyduję o tym, jako psychoterapeutka, raczej staram się o tym rozmawiać, no i to też zależy z tą osobą, z którą pracuję, natomiast to zależy od tego, z czym on by się zgłosił, nie? No tak. I co by tam się po drodze jeszcze wydarzyło. No właśnie, bo czasami przychodzisz z jednym, okazuje się, że tematem jest coś zupełnie innego, a w jego przypadku, no... Tam jest... Teraz, tak, że faktycznie z czasem się ujawniają te kolejne tematy i kolejne jego warstwy. W miarę jak on coraz głębiej wchodzi, nie? Tak. No tak, no jest tutaj ten kompleks Edypa, nie? To pokonanie, wręcz zabicie ojca, który w ogóle tak... Który umarł w momencie, kiedy go począł, prawda? Tak, więc tak, to jest bardzo ta klątwa, taka niemalże mitologiczna, prawda? Jest to dosyć mocne. Tak, jak tak sobie przypominam ten film, to tam co krok to po prostu jest, dziwactwo i mrok. Tak, jednak. Jest ta uwodząca matka, nie? Jest to poczucie winy jego ogromne. I on taki on tak utyka w tym, więc no to jest, myślę, że bardzo dobrze pokazane i tak powiedziałabym rzetelnie nawet. Ale ja też rzetelnie. Nie, także wiesz, że tam te wątki wszystkie są. Nawet na przykład można, ja tam jakoś zastanawiałam się też jak rozumieć poszczególnych bohaterów i na przykład tam jest taki bohater w pewnym momencie, on go poznaje w tym
okresie, kiedy jest zaadoptowany przez tą taką idealną rodzinę. Tak. I tam jest taki jakiś weteran wojenny, który tam stoi, goni, prawda? On jest w ogóle taki, wiesz, on tak biegnie zawsze, nie? I tam później jak jest ta scena na tym strychu, to on też tam się pojawia, a w ogóle wybija okno, potem chyba jakoś jest jakaś walka tam. Tak. I dla mnie, ja mówię, dla mnie on był w ogóle, ja tak sobie, jak go zobaczyłam na tym ekranie, to sobie pomyślałam, że to jest id, nie? Id, czyli te popędy, te impulsy w teorii Freuda właśnie, nie? I on właśnie trochę, i to wszystko jest bardzo takie psychoanalityczne. No matka, nie? Taka, to super ego, nie? Jeszcze taka krzycząca, ona jest, to zresztą ta aktorka i ten jej głos, i ten jej po prostu, to jej bycie takie intensywne, te oskarżenia nieustające i później oczywiście ta scena finałowa, gdzie to się dzieje jako spektakl jeszcze do tego wszystkiego, no to bardzo dojmujące. A ty mówiłaś o tym, że raczej ten film odbierałaś intelektualnie, ale co z tobą jako widzką? Czy to te 3 godziny, ilość tych bodźców, właśnie to, że to jest takie wszystko naładowane, że ta ściana, która jest za tobą, to jest nic w porównaniu z tym, ile tam jest po prostu różnych wątków, odniesień i że to nas wysyła w różne rzeczy. Czy to cię nie zmęczyło w jakimś sensie? Czy jednak ta intelektualna podróż tutaj... Mnie to nie... doszła do głosu bardzo. W moim przypadku to zadziałało i mnie to nie zmęczyło, mnie to zainteresowało bardzo, ale ja myślę sobie, że ja jestem dość szczególnym odbiorcą tego filmu, ze względu też na to, że w ogóle to jest dla mnie jakieś, wiesz, interesujące, nie? Właśnie relacje, lęki, różne nasze wewnętrzne, wewnętrzny świat, no i taka też psychoanaliza, no bo... takie psychoanalityczne wątki w tym filmie. Więc tak, więc mnie to nie zmęczyło. A ciebie? Wiesz co, ja miałam tak, że jak oglądałam ten film, to pamiętam, że wyszłam z niego i rozmawiałam z kolegą i on mówił, o Rety, to jest film bardzo dla synów właściwie, nie? Ja mówię, no ja nie jestem synem. I miałam takie poczucie, że to nie jest do końca moje. W takim sensie, że oglądam to właśnie sobie tak, trochę jak tą ścianę, gdzieś mnie to odsyła, ale nie zassał mnie ten film, tak jak chociażby Midsommar, bo z kolei Midsommar, no myślę, że jest o kobiecie. Nie zawsze też tak mam, że musi być film o kobiecie, żebym ja się zidentyfikowała z tym, to nie o to chodzi, ale tutaj jednak ta lękliwość tego bohatera, może to też wynika z tego, że sama jestem po pracy terapeutycznej wieloletniej i czasami jeszcze wracam i coś tam jeszcze sobie dopowiadam, różne wątki. I może też dlatego, że mamy tego bohatera, który niby jest w terapii, ale jeszcze chyba nie przepracował wielu rzeczy, że tak jakby był cały czas na tym pierwszym etapie i że on jeszcze musi tam wszędzie dojść, gdzie ja już w pewnym sensie byłam. Miałam takie poczucie, że okej, jakby ja to rozumiem, ale nie działa to na mnie tak jak, nie wiem, taki film, który być może widziałaś i który wiem, że bardzo mocno otwiera wiele osób emocjonalnie, czyli After Sun. Nie wiem, czy miałaś okazję to zobaczyć. To jest o relacji córki i ojca na wakacjach w Turcji. To jest film, który mnie bardzo, bardzo poruszył. No właśnie, a mnie nie, bo pewne rzeczy, które są jakby w tym filmie opowiedziane, ja bym się tak mogła z nimi mocno zidentyfikować. Że tak obronnie, nie chciałabym. Nawet nie, że obronnie, tylko że ja już to rozumiem, ja znam te procesy, wiem o czym to jest, ja już byłam tą dziewczynką i tak dalej, i tak dalej. Jakby te rzeczy już mam takie jakby w pewnym sensie rozpracowane, przemyślane, przeżyte, przeczute jakoś i to na mnie nie działa. I tutaj mam podobnie, że rozumiem to, co mówi ten terapeuta, nawet mimo, że to jest tylko w kilku scenach. Rozumiem też te lęki, ale one mi się nie udzielają. Ja zostaję po prostu bardzo mocno na zewnątrz w tym filmie. Podczas gdy, kiedy oglądałam Midsommar i owszem, to było kilka lat temu i pewnie byłam na innym etapie rozwoju, jakby w innym miejscu w życiu, bo przypuszczam, że gdybym teraz obejrzała Midsommar, będąc mamą, to inaczej bym na ten film patrzyła niż wtedy będąc po prostu w drodze i w poszukiwaniu jakimś. Trochę się rozgadałam, ale jednak Midsommar to jest taki film, który... No bałabym się chyba do niego wrócić po raz tam szósty teraz, żeby zobaczyć może gdzie tam bym z nim była, bo może zupełnie gdzie indziej. Ale wtedy to był taki film, który mnie po prostu... że to o mnie bardzo. No a tutaj właśnie... bo to nie ja. Czyli to jest jakiś problem z identyfikacją z tym głównym bohaterem. No tak, ja to jest jakoś... potrzeba tutaj wielka we mnie by była. W takiej historii, która jest tak blisko tych wszystkich takich, wiesz, tkankowych rzeczy w bohaterze. Ja też się nie zidentyfikowałam i to myślę, że mówimy o podobnej rzeczy, bo ja też bardziej właśnie byłam gdzieś z boku, oglądając właśnie tak
analizując i tak wiesz, myśląc sobie o tym, co się tam dzieje i interpretując różne rzeczy, ale też nie weszłam i rzeczywiście zabrakło mi takiego właśnie, żeby ten film tak emocjonalnie mnie tak, wiesz, tak chwycił. I, bo mówiłaś teraz o After Sun, to tamten film zrobił to absolutnie. Znam takich ludzi, którzy widzieli ten film po 5 razy i za każdym razem bardzo porusza te emocje, mimo że znacie tę historię. Bo on jest bardzo intymny. Jest bardzo intymny, to prawda. A myślę, że ten film jest bardzo intelektualny. Tam jest tego tyle, wszędzie, wiesz, wszystko. No tak, mówi się o Ari Masterze, że on jest takim prymusem. Filmowiec prymus, który ma po prostu wszystko super wymyślone. Zresztą to może warto tutaj też wspomnieć, że on nad scenariuszem Bo się boi pracował bardzo długo. Zaczął ten film pisać wiele lat temu, przed Hereditary, Dziedzictwo, przed Midsommar i przed jeszcze innymi projektami, nad którymi w międzyczasie pracował. I to jest taki jego najwcześniejszy projekt, no, a też przy okazji najmniej mam wrażenie przystępny z tych 3 filmów. Najbardziej odjechany w takim sensie, że też dziwacznie zabawny. To też jest w ogóle pytanie, czy to jest zabawne, czy to śmieszy, czy to nie śmieszy, to zaraz o to zahaczę. No a tamte jednak mają tą tkankę horroru bardzo mocno, potrafią przestraszyć. Ten chyba niekoniecznie, te lęki są raczej bardziej takie, taka to jest trochę satyra na to, że czego człowiek się może bać w swojej okolicy. Pokażmy to jako po prostu osoby, które czyhają na ciebie, kiedy wychodzisz ze swojej klatki schodowej, no to po prostu jest świetne tam. No więc... Tak, ale jeżeli sobie pomyślisz, że osoba, która doświadcza takiego poziomu lęku, jak tutaj nasz główny bohater, to rzeczywiście wiesz, ja myślę, że to jest gdzieś dobrze pokazane, nie? Że rzeczywiście dla osób z takim dużym poziomem lęku, jakiejś takiej, nawet trochę, on jest jakiś na skraju jakiejś takiej psychozy, no, nie? Bo on traci jakieś, można tak to też rozumieć, że on traci trochę ten kontakt z rzeczywistością, nie? I że to rzeczywiście gdzieś może pokazywać jakieś takie doświadczenie emocjonalne, części, nie? Osób. Chyba była właśnie jedna rzecz w tym filmie, w tej sferze jego lęków, czyli ta pierwsza jakby, nazwijmy to część z tej podróży, czyli ta, która dzieje się w jego mieszkaniu, która najmocniej na mnie podziałała i to faktycznie było zarówno takie empatyczne, jak i było to dla mnie super zabawne, ale też włączył się ten element i to też jest ta emocja, która no nie ma dobrej nazwy po polsku, ale nosi piękną nazwę cringe, czyli że no po prostu... To jest jakiś stan, to jest jakiś stan, tak, takiego... jakiegoś dziwnego, po prostu, no czegoś takiego niepokojącego i nieprzyjemnego i wstrętnego i takiego odrzucającego jednocześnie, ale też takiego dziwiącego. No i to jest ta scena, kiedy on jest w wannie i okazuje się, że nad nim, pod sufitem, wisi ten człowiek, którego pot ma na niego spadać i to jest takie najbardziej coś, co na mnie podziałało tak właśnie cieleśnie wręcz, bo tam dużo takich rzeczy może być, które działają jednak też na nasze takie przeżycie cielesne. I to chyba była taka najbardziej rzecz, która... Bo też jednak mimo wszystko mam taki intelektualny stosunek do tego filmu. Mniej emocjonalny niż w przypadku wspomnianego Midsommar, to na pewno, bo tam to emocje, po prostu cała skala. Ale też mniej niż Hereditary, Dziedzictwo, gdzie mamy jednak też postać matki jest dosyć istotna. No ale to są wątki, które by nam tu pootwierały rozmowę. Tak. Pytanie o ten śmiech. Śmiałaś się? Tak? A wiesz, co to nam powie o tobie? Słuchaj. Zobaczmy. Śmiałam się. Z tym westchnieniem. Wiesz co, nie potrafię sobie tak dokładnie teraz przypomnieć, ale tam były takie sceny. Ale nie, ja pamiętam, wiesz, wrażenie, ja tak w ogóle zapamiętuję bardzo emocjonalnie jakieś takie wrażenia, więc ja pamiętam to wrażenie i pamiętam, że tam były jakieś takie momenty, w których się śmiałam, ale nie jestem w stanie ci tak dokładnie tego teraz przytoczyć. Pierwszą miałam taką myśl, że jakoś w tej scenie z tą butelką wody, nie? Tam było. No tak. Że tam jest w ogóle wszystko, bo tak jakoś. Tak właśnie to była scena, w której ja jakoś też poczułam tą jego tragedię, nie? Że on rzeczywiście, że to jest człowiek, dla którego wyjście. Ja się z niego śmiałam. Że to jest człowiek, dla którego wyjście do sklepu vis-a-vis, wiesz, po butelkę wody jest jakąś w ogóle podróżą przez jakiś zombieland, nie? I teraz pytanie, czy taki jest świat w tym filmie, czy to jest właśnie jego, czy on tak doświadcza świata, nie? No tak, patrząc na to, co go później spotyka, w sensie ta cała eskapada z tą rodziną, ta przygoda w lesie, nazwijmy to tak,
i dalsze etapy podróży właśnie ku temu, co nieuniknione, nazwijmy to tak, i ku jednej wielkiej mistyfikacji, którą okazuje się całe jego życie. Tak. To jest chyba też taki dojmujący moment, kiedy nagle się budzisz i się okazuje, że Matrix naprawdę jest Matrixem, a nie Matrix jeszcze, Matrix, Matryca, Matka, to się wszystko tutaj tak by można było, myślę, sobie snuć te wątki. No to to jest też dosyć poruszający moment, że ten to jest taki bohater oszukany. I tu się pojawia pytanie takie bardzo konkretne. Jak twoim zdaniem Joaquin Phoenix się sprawdził w tej roli? Co ty o nim myślisz? Czy on cię przekonał tym szarym dresem, wyłysiałą głową, trochę przybraniem na wadze i właśnie byciem? Absolutnie. Tak? Absolutnie mnie przekonał. Ja go kupiłam w tej roli tak jakoś w 100%. I tu mi się wszystko zgadzało. Jego fizyczność, to jak on właśnie tym ciałem też tam operował i grał, nie? I ta jego, no według mnie on jest tam bardzo, jest tam na swoim miejscu. I ja to kupuję. Jestem też ciekawa, jak ty to widzisz. Wiesz co, ja lubię w ogóle Joaquina Phoenixa. Jest go oczywiście bardzo dużo w naszym życiu, w naszym kinie. Jest to jednak taki aktor. Jak już słyszysz to nazwisko, no to on już gra Napoleona Bonaparte, ale gra też u Pawła Pawlikowskiego, co jest jakby takim fajnym i wątkiem. I też ma doświadczenia bycia już w terapii, w filmach innych, prawda? Bo Joker tam też ma takie... Joker, on tam nie wie, czy jest w terapii ten Joker, czy on jest tam w psychiatrii, nie pamiętam tego, ale... To jest bardziej tam wątek taki, że system zdrowotny nie daje rady pomóc takim osobom. Tak, ale on tam chodzi do kogoś, nie? Tak, chodzi o wszystko taki, to NFZ. Już to nie zawsze, z całym szacunkiem oczywiście dla NFZ-u, bo wiadomo, że są wśród lekarzy pracujących w taki sposób też specjaliści, którzy pomagają ludziom, jasna sprawa. Zderza ale się tam z systemem. Się nie da. Zderza się z systemem i on uważa, że we live in a society i trzeba to zaorać, więc tam tak. No plus oczywiście jest jeszcze ten film, który nie wiem, czy widziałaś z nim, to się nazywa I'm Still Here i to zrobił Casey Affleck, z którym on się przyjaźni. No to musisz to kiedyś zobaczyć, to jest ciekawy film, bo Joaquin Phoenix miał taki moment w swojej karierze po tym, kiedy dostał Oscara, za rolę Johnnego Casha, że nagle zaczął podejmować jakieś dziwne decyzje. Też zmienił się bardzo z wyglądu, miał dredy, zaczął chodzić cały czas w ciemnych okularach. Można by powiedzieć, że przestał dbać o siebie jakoś tak, że ten wygląd się pogorszył, cokolwiek by to miało znaczyć. I też mówił bardzo dziwne rzeczy. Opowiadał w talk showach, że zostanie raperem, że on już nie będzie aktorem, że porzuca to wszystko. I też był taki bardzo obcesowy, nieprzystępny, jakby... tak jakby coś było z nim nie doświadczał tak. Doświadczał jakiegoś kryzysu. Że doświadczał jakiegoś kryzysu. No i jednocześnie Casey Affleck to filmował. I ten film... A czyli to jest taki bardzo intymny film. To jest taki intymny film, który, no to też nie jest spoiler, bo to było ponad 10 lat temu. Potem się okazało, że to był performance właściwie z jego strony. Oczywiście aktorzy czy osoby żyjące w sferze publicznej często robią różnego rodzaju stunty tak zwane, czyli właśnie rodzaj performance'u, który ma zwrócić na nich uwagę. Akurat w tym wypadku to był dokument, z którym mieliśmy do czynienia, czyli właśnie taki udawany dokument, który oni zrealizowali. Ale też to miało pokazać mechanizmy, jakie działają w Hollywood, w sferze publicznej, właśnie w mediach. To jeszcze nie były nawet tak bardzo media społecznościowe, bo to było już no 10 lat temu, więc to jeszcze nie było aż tak rozwinięte. Tylko w ogóle media i ich stosunek do sław, no bo to była sensacja. Co się dzieje? Co się z nim stało? Czy on, i takie oczywiście teksty się pojawiały, czy on zwariował po prostu? Więc to też, myślę, jest ciekawy aktor do takiej roli. Mnie się podobało to, jak on to zagrał zdecydowanie. Ta szarość i ten smutek, to takie, że on jest taki wymięty. Tak, i taki człowiek po prostu, któremu życie, no widzimy to jego mieszkanie. Często te mieszkania są jakimś tam, pokażę swoje mieszkanie, bo się kim jesteś trochę. A on tam jakby nie ma nic, tylko tą figurkę, którą chce... Jakiś rodzaj takiej pustki, to jest pustka, taka totalna pustka. Taka samotność, nie? Tak, i dostajemy te retrospekcje, w których widzimy, że tam była kiedyś nadzieja, że była kiedyś emocja pozytywna, relacja z tą dziewczyną we wczesnej młodości. Ona tam oczywiście powraca w nowym wydaniu. Ja sobie też, kiedy to oglądałam, lubię takie eksperymenty robić i się zastanawiałam, czy istnieje jakikolwiek inny aktor, którego bym sobie tutaj wyobrażała. Istniał, ale już nie żyje. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że to mógł zagrać Philip Seymour Hoffman. Też. Ze względu jakby też na ten potencjał tej właśnie...
No, twarzy jak zmięta wczorajsza gazeta, w której ktoś zapakował wcześniej śledzie, nie? Że to jest jakby już ten poziom takiego... co z ta metaforami tutaj może powiedzieć? No, więc to na mnie mocno podziałało też ze względu na tego aktora. No i też ze względu na te pomysły realizacyjne samego Ariego Astera, no bo wiemy chociażby z Midsommar, że on potrafi wymyślić tak dziwaczne koncepty, że on jakby się, i to nawet napisałam w Filmwebie w tej mojej takiej krótkiej notce, że owszem, Bo się boi, ale Ari Aster się nie boi, mimo że się boi bardzo, bo jednak jest to reżyser, który zresztą też niejednokrotnie mówi, że lęki trochę go napędzają. On jest pod tym względem jak Batman, nie? Że im bardziej się boi, tym więcej może ciekawych rzeczy. Takie paliwo twórcze. Takie paliwo twórcze. Nie wiem, co o tym można pomyśleć, jeśli ktoś właśnie tak przekuwa to, czego się boi najbardziej w twórczość, to ciekawe chyba. No to ciekawe i to pewnie też jest pewnie jakiś rodzaj takiej autoterapii, nie? No właśnie, a to też jest wątek, o który Cię chciałam zapytać. Bo kiedy mówimy o relacji kina i terapii, to się pojawia w kilku odsłonach, ale na przykład w kontekście kina dokumentalnego mamy coś takiego jak próba terapeutyzowania siebie jako reżysera poprzez realizację jakiegoś filmu. No, przykładem oczywiście może być Polska Szkoła Dokumentu Współczesnego, czyli i Marcin Koszałka, i Paweł Łoziński, i Marcel Łoziński, no bo oni tutaj... Tak. Jak Ty na taki rodzaj kina patrzysz? Właśnie taki, że twórca używa kina, żeby coś ze sobą załatwić. Czy to jest jakaś droga? Jak Ty na to byś patrzyła? Ja myślę, że to jest droga i myślę, że wiesz, no twórcy czerpią jakoś z siebie, nie? Z jakichś różnych swoich doświadczeń i o ile to jakoś właśnie się sprawdza i o ile to jest jakoś takie, nie wiem, i czytelne i jakoś też poruszające, to ja w ogóle nie mam nic przeciwko. To trochę też dotyczy tego filmu, myślę, nie? Że to jest jakiś taki rodzaj właśnie chyba jednak zaglądania w siebie, nie? Że Ari Aster się na sobie trochę tutaj zatrzymuje jednak, nie wiem, może. No tak, no w Midsommar też tak robił, że niby to jest, że po rozstaniu, tak? Tam, że ta postać to jest, postać Dani to jest niby on i to jest trochę o nim. Oczywiście ja jak ten film oglądałam, to nie myślałam koniecznie, że to jest film o rozstaniu, myślałam bardziej, że to jest film o potrzebie przynależności do jakiejś wspólnoty, no bo każdy też to oczywiście... Tak, to jedna z takich ważnych potrzeb, myślę, dzisiaj trochę, nie, jakoś tak nie ma miejsca, nie ma gdzie. No tak, a tutaj wioska po prostu w północnej Szwecji czeka na każdego. Brzmi idealnie. No tak, ciekawe co tam, czasami wiesz co, tak jak nie myślę, bo wiem jaki jest jego finał, no to już może bez tego major spoilera tutaj, tak czasami się zastanawiam nad Dani i tym jej życiem w tej społeczności w północnej Szwecji, bo tam mamy to takie zakończenie, które jest takim początkiem właściwie, początkiem. Może być. Ale ona też jest, nie, w specyficznym jakimś takim wystroju, tak. ale nie tylko takim, wiesz, wystroju, ale też takim emocjonalnym, nie? Tak. Że ona jest rzeczywiście tam, widać, że zaszła w niej jakaś, nie wiem, zmiana. Też to zależy, jak ten film interpretować, ale jest w tym jakiś rodzaj takiej goryczy, nie? Na końcu, takiego czegoś właśnie, co tak... Ja pamiętam to moje uczucie na końcu Midsommar, że tak nie wiem, o co, nie? Że nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze, czy ona jest szczęśliwa, czy nie? Że jest jakiś rodzaj takiego rozdarcia jej, o, może czegoś takiego na końcu tego filmu, nie wiem, ja to tak jakoś czytam. Ja raczej sobie o niej myślałam, że oj dziewczyno, widzisz, masz taką potrzebę przynależności, że lepsza zwariowana, czy tam dziwaczna, wytnijmy słowo zwariowana, dziwaczna, dziwnie zorganizowana, obwarowana różnymi, totalnie nie z tej ziemi zasadami społeczność w Szwecji, byleby była społeczność, żebyś nie była sama. I teraz oglądam akurat na HBO jest taki serial, nosi on tytuł Przysięga i opowiada o sekcie, organizacji, takiej trochę piramidzie finansowej, która nazywała się Nexium.
Założyciel tego, Keith Raniere, spędza 120 lat w więzieniu za różnego rodzaju procedery, które tam miały miejsce, ale to była właśnie taka trochę oparta na samopomocy, na wzajemnym zrozumieniu, na takim wchodzeniu na nowe poziomy, na takim właśnie też przepracowywaniu swoich lęków, tam łącznie z takimi procesami, że musisz się w swojej głowie unieszczęśliwić, po czym natychmiast przestawić się na jakąś eksplozję szczęścia, żeby tak kontrolować swoje emocje. No i właśnie tak myślę sobie, że trochę ta potrzeba przynależności, którą Dani ma w sobie, w Midsommar, jest taka, że ona by mogła po tym, kiedy to jej życie rodzinne wyglądało tak, jak wyglądało, że jednak nie miała tej rodziny koło siebie i jeszcze to się wszystko bardzo źle skończyło i ta relacja też nie wypaliła. Ona jest też po takim traumatycznym doświadczeniu. Bardzo, tak. I że ona jakby jest jak zdarte kolano, nie? Że potrzebuje po prostu gdzieś, żeby ktoś jej przykleił ten plaster niezależnie od potrzebuje tego, co to będzie. Potrzebuje relacji, nie? I jest tak, w stanie trochę każdą cenę ponieść za to. No i trochę właśnie znajduje coś takiego teraz w tym serialu. Polecam zresztą, bo te mechanizmy takiego właśnie potrzeby bycia częścią czegoś większego niż my sami, które stają się takim polem dla różnego rodzaju osób, żeby to wykorzystywać w ludziach, no bo tu widać, że ten gość właśnie zakładający tą sektę i organizujący tą organizację, no bo to nazwać to sektą, on jest takim trochę guru, trochę mistrzem, trochę właściwie przewodnikiem tych ludzi, ma tytuł Vanguard, czyli jest taki w ogóle, wiesz, że on, że ludzie słuchając tego, co on mówi, po prostu odnajdują to, czego całe życie szukali, a on to jeszcze, wiesz, eksploruje, podbija. No, na razie tam obejrzałam kilka odcinków tego serialu i to, co tam się dzieje, jest naprawdę, że kobiety sobie wypalają piętno z jego inicjałami. Wiesz, jakby no, ten rodzaj takiej niesamowitości trochę, że ludzie mogą coś takiego... No to tak, Midsommar, Netflix, to się bardzo lecimy w kosmos. Ale właśnie, jeszcze wracając do filmu Bo się boi, bo mamy ten tytuł, nie? Bo is afraid, ale polski tytuł moim zdaniem jest lepszy. Dlaczego? No... Bo ja go trochę, dlaczego? Że go trochę postrzegam tak, że to bo się boi, jest taki, nie zrobię tego, bo się boję, nie pojadę tam, bo się boję, nie będę żyć naprawdę, bo się boję. I że to jest taki właśnie, takie uzasadnienie do nierobienia. Do jego bierności, takiej no pasywności, właśnie, nie? Właśnie. No, bo właściwie to oddaje jego jakoś... taką specyfikę, nie? Że on jest kompletnie jakiś taki bez jakiejś takiej energii, nie wiem, twórczej, taki psychoanalitycznie ujmując, taki wykastrowany, nie? No tak, no to tam jakoś pasuje, nie? Do tej postaci. Tak, w ogóle tak, no bo tu jest ten kompleks Edypa bardzo tak mocno ogrywany z różnych stron. Ja sobie też pomyślałam, że no mamy tego właśnie bohatera, tego żydowskiego bohatera z tą mamą taką uwodzącą, kontrolującą, taką najazdy robiącą na jego, wiesz, taką niezależność. I mi się to skojarzyło też z takim odniesieniem do literatury. Książką, którą uwielbiam, Filipa Rota. Z kompleksem Portnoya. Też mamy tam żydowskiego bohatera, też jakby on jest uwikłany, tylko tamten jest bardzo, ma taką bardzo nieposkromioną seksualność, nie? Tak. A ten jest totalnie stłumiony, wszystko ma stłumione. Agresję w ogóle seksualnie. Filip Prost, no tak. Że to jest gdzieś, nie? Tak. Niech Żyd odzyska swoje id. No właśnie, taki tekst nawet tam pada w kompleksie Portnoya na... nie wiem, czy to jest motto, czy to jest... Gdzieś w tej książce to pada, bo pamiętam, kiedy ją czytałam wiele lat temu, to mam na takim etapie, że jak mi się coś podobało, to sobie miałam notesik, sobie zapisywałam cytaty i miałam kompleks Portnoya, niech Żyd odzyska swoje id, bo to się tak ładnie właśnie rymuje. Właśnie, niech on się skontaktuje z różnymi swoimi, wiesz, pragnieniami, niech za nimi pójdzie, bo a on nie idzie, bo się boi. No i tak się zastanawiam, czy jest jakiś sposób na przestawienie z tego, bo się boi, na inne tory. I przychodzi mi takie słowo, wzięte oczywiście z mojej pracy terapeutycznej, bo trudno, żeby nie, pomimo.
Że jasne, bój się, ale działaj, pomimo tego, że się boisz. I to jest jakiś... To mówisz o takim przekraczaniu jakimś. Chyba takim, że okej, jakby te lęki są, to trochę tak jakby, wyobraźmy sobie Bo, który wie, że tam czyhają na niego na ulicy, bo to jednak jest takie najmocniejsze w tym lękowym wydaniu tutaj, takie najbardziej też zrozumiałe, nie? Czyli te różne postaci, które czyhają na niego przed domem i że on jakby wychodzi i wie, że one tam są i że będą biegły do niego, no ale i tak idzie tą ulicą, nie? Że to by było dla mnie takie właśnie to pomimo, ale on tam w pewnym momencie, no i tak, chce mu się tak bardzo pić, musi zapić te leki, tak. Woda jest potrzebna, więc pomimo tego, że się boi. To też jest lękiem, nie? Tym takim jego napędem do tego, żeby pójść, żeby wykonać ten krok milowy do sklepu vis-a-vis, to jest jednak lęk, nie? Że on się boi, że on umrze, jak tego, nie? Więc to też jest wszystko. Jeden lęk, drugi lęk. No, więc... Który Pokémon jest mocniejszy w tym wydaniu. Tak. To są ciekawe wątki. Ale wróćmy jeszcze do tego tematu, bo ja go tak napoczęłam, czyli w ogóle różne rodzaje relacji między kinem a terapią, nie? No bo tutaj mamy Bo się boi, czyli właśnie mamy bohatera, który w tej terapii bierze udział, która się potem okazuje, no niestety, nie do końca taką terapią. No, to jest taka, to mnie bardzo ta scena w ogóle zasmuciła i rozczarowała, bo ten terapeuta tak zdradza, nie? On jest w ogóle elementem całej tej mistyfikacji. To bolesne, nie? Bo chcesz... Bardzo, bo to wiesz, jednak była gdzieś taka terapeuci osoba... Terapeuci protestują, nie? Tak. Nie taką wizję tak. Terapii na ekranie. Koszmar. Koszmar terapeuty. I rzeczywiście, wiesz, no to można by myśleć sobie do tamtego momentu, że to była jakaś jedyna osoba, która gdzieś próbowała być jakoś, nie? Z którą on jakoś próbował być bliżej, której może zaufał jakoś, nawet w jakimś stopniu maleńkim. Ale wiesz, on go zdradza, nie? On jest I to jest straszna scena. No. Tak, no jednak te wizje w ogóle terapii na ekranie, tak. One często jednak są właśnie, nie wiem, czy masz też taką obserwację, że... Mam taką obserwację i mam wrażenie, że jakoś ten obraz psychoterapii jest albo taki komiczny, jakoś taki prześmiewczy, jak u Alena, albo jest jakiś taki w ogóle jakiś niewiarygodny, albo jakoś właśnie takie terapeuci się dopuszczają jakichś naprawdę przekroczeń, nadużyć i w ogóle, wiesz... Tak, że skończy się romansem na przykład. Tak, jak u Ozona z kolei, bo tam chyba był taki... Tak, ten podwójny kochanek. Ja już to widziałam 100 lat temu, ale ten podwójny kochanek to się opierało tak, w ogóle. Tak, tam punktem wyjścia była. Tak, i on tam był, tam w ogóle wszystko było, wszystkie granice były. No to było takie, że unosi się duch Andrzeja Żłowskiego nad tym filmem dosyć mocno. Ja naprawdę mam taką w ogóle chyba misję jakąś, żeby znaleźć, zrobić listę filmów, w których ten obraz jest jakoś taki, wiesz, taki jakiś realny. To w ogóle na następny odcinek, na następną rozmowę może być. Tak. I mi, jak o tym myślę, to właściwie jeden film przychodzi mi do głowy, ale to jest też rzeczywiście dokument. Właśnie Pawła Łuzińskiego. Nawet nie brzeg bardzo ciekawy. Tak, z profesorem De Barbaro. I rzeczywiście tam jest, tam jest to tak pokazane, tak jak trzeba, nie? Tak. Jednocześnie też jest fascynujące i jakoś poruszające, nie? O tym filmie można by długo mówić, ale jest to taki film, który najpierw trzeba zobaczyć, żeby później o nim rozmawiać, tak. Bo jednak opowiedzieć, jaki tam jest trik i o co tam chodzi, to zepsuć ten film de facto. To wszystkich, którzy go nie widzieli, zachęcam, żeby go wykopać. A czy kojarzysz ten serial, który nosi tytuł Terapia? Czyli In Treatment. Tak, on też miał polski... Była polska wersja, chyba Jerzy Radziwiłowicz grał terapeutę. I amerykańskie wersje są dwie, to jest w ogóle izraelski serial, izraelski format. Tak. I tam ma różne te swoje... I pamiętam, że... Jak to się nazywało? Nie pamiętam już, jaki to był polski tytuł. Chyba Terapia po prostu? Każdy sobie w stanie znaleźć, ten serial jest zresztą na HBO. To też już jakiś czas temu, nie? Kilkanaście lat temu chyba jakoś. Tak. Tam w tej amerykańskiej wersji terapeutę grał przez kilka sezonów Gabriel Byrne, a ze 2 lata temu był kolejny sezon z nową terapeutką.
który był zrealizowany teraz, więc ten temat jakby powrócił. Dla mnie absolutnie wspaniały jest ten serial. Patrzę na niego bardziej z perspektywy osoby, która weszła w świat terapii z potrzeby serca, rozumu, duszy, umysłu, wszystkich jednocześnie komórek ciała chyba na pewnym etapie swojego życia i miałam takie poczucie, że to chyba całkiem nieźle pokazuje, więc wrócimy do tego, bo ty nie oglądałeś. Ja widziałam tą polską wersję, ale to było, wiesz, to też było jakoś bardzo, bardzo dawno temu, wtedy, kiedy mniej więcej ona miała swoją premierę i to był też inny moment takiego jakoś w moim życiu, natomiast to, co ja teraz pamiętam i jeżeli rozmawiamy o tym, że jak są przedstawiani terapeuci w filmach i jak ten proces jest przedstawiony, no to jednak ten terapeuta, on jednak nawiązuje ten romans, nie? Z tą, a tam jest z tą, taki wątek. Tą bohaterką graną przez Małgosię Belę, bo tam chyba ona gra, nie? Tak, ja tej polskiej wersji nie widziałam w całości. Tak, no w każdym razie tam jest wątek też taki. Ale w amerykańskiej też tak jest. No. W sensie w tej z Gabrielem Byrnem tam też jest kwestia. No tak, no ale... No właśnie, czyli to nie jest, tutaj mamy w takiej tabelce... Tak, ale wiesz, filmy nie muszą odzwierciedlać, wiesz, jakoś No tak, ale właśnie, czy to też nie jest trochę tak, że... to jest takie pytanie około filmowe w tym momencie, bo jednak wiele osób najpierw może się spotkać z obrazem terapii na ekranie, na przykład w tym serialu, w jakimś filmie, bo się boi. Bym myślała, o Jezu, potem powiem mojej mamie, co ja tutaj opowiadałam. No. Nie idźmy w tą stronę. To jest film. To jest film. No i właśnie, czy to nie jest jakaś trochę krecia robota, że jednak twórcy tak traktują ten zawód. Teraz pytanie, czy filmy mają tylko edukować i nic więcej, wiesz? Jakby to, nie, bo to jest trochę o tym, nie? No tak. No filmy też pokazują różne kawałki człowieka, nie? Różne jego mroczne też czasami instynkty i impulsy, więc no nie wiem właśnie, nie wiem sama co o tym myśleć, nie? Ale rzeczywiście może to chodzi... Tak, ja wiem. Chodzi mi bardziej o taki rodzaj dysproporcji, że tych filmów, w których obraz terapeuty jest taki, wiesz... Legitny. To właśnie jest bardzo niewiele, znalazłam jeden, ale ja od paru lat trochę mniej filmów oglądam, więc muszę to nadrobić. Ale to jest w ogóle interesujące, nie? To w ogóle taki koncept chyba był realizowany, nie wiem, przez któryś amerykański portal czy tam serwis. Że właśnie pokazywany jest film o strażakach strażakom i oni mówią, okej, ale nasza praca tak nie wygląda. No ale właśnie, to też nie o to chodzi. No właśnie, to jest o to, o czym mówię, nie? Że to też nie o to chodzi, żeby, wiesz, pokazywać to, jak wygląda, żeby edukować, jak wygląda, wiesz, psychoterapia. Natomiast chciałabym, żeby było więcej. Niech są te... Ja w ogóle lubię bardzo też Alena filmy i jakoś to jest fajne, to też jest potrzebne, ale... Jakoś, jest jakaś ta dysproporcja, że za mało jest tych filmów, w których jakoś tak mam poczucie, że ze spokojem patrzę na to, co robi ten terapeuta, nie? No tak, wychodzisz tak, akurat to się udało, nie? To by było akurat zabawne. A powiedz mi, co myślisz w ogóle o takim wątku? On jest dosyć popularny jednak też w Polsce. Toczą się różnego rodzaju cykle filmowe też w Warszawie. Pod szyldem filmoterapii czy kinoterapii. Ja nawet, kiedy prowadzę zajęcia i mamy film, właśnie nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, dla studentów pokazujemy czasami go w cyklu akademickim z Against Gravity, to nawet sama zadaję pytanie, czy to jest możliwe, żeby film pomógł człowiekowi rozwiązać realnie problemy, czy jakby jak myślisz, nie? Pytam o to studentów, więc też się zastanawiam, jak Ty w ogóle podchodzisz do takiego zagadnienia, jak rodzaj terapii poprzez kino, jak to w ogóle te dwie rzeczy połączyć? Czy to dla Ciebie jest w ogóle do połączenia, czy też, nie wiem, może to być coś, co w pracy terapeutycznej się pojawia jako wątek? Ja myślę, że może być, natomiast w procesie terapeutycznym może być to jakimś narzędziem. I na przykład myślę sobie, że jak poruszają nas jakieś filmy bardzo, no to one dotykają jakichś kawałków w nas i to coś o nas mówi, nie? I myślę sobie, że jeżeli to się jakoś w terapii
poogląda sobie, albo się tak nad tym zatrzyma na trochę, zobaczy, o co tutaj chodzi, jakie to są uczucia, co to we mnie uruchomiło, to myślę, że to może być jakimś narzędziem w pracy, w procesie terapeutycznym, jak najbardziej, ale to raczej ja bym myślała o tym, jeżeli to wnosi ta osoba, która przychodzi, nie? Na czyli terapię. Nie, raczej terapeuta mówi, słuchaj, tutaj masz listę filmów, obejrzyj je i zobaczymy, co w nich nie, ale na przykład jeżeli chodzi o jakieś takie edukowanie o emocjach, nie? Takie, ja myślę, że w ogóle dobrze jest rozmawiać o jakimś takim wewnętrznym świecie naszym, nie? O tych uczuciach, których no, które czasami jakoś, nie wiem, nie? Które jakoś tak są odsuwane, nie? No tak, na przykład myślę, że takim filmem dla wielu osób może być wspomniany Aftersun. Tak. Tak, że właśnie w relacjach rodzinnych, czy taki wspaniały film Celine Sciammy, Mała mama, nie wiem, czy miałaś okazję go zobaczyć. Nie, ale mam go na liście, bo polecałaś mi go. Tak, on jest też wspaniały, bo tam trochę, no myślę, że właśnie jako świeżo upieczona mama też bym inaczej na niego patrzyła dzisiaj niż wcześniej, jak sobie wyobrażałam tą relację. No to też jest taki film, który można na różnych etapach swojego życia oglądać. Jego niebywałym plusem jest to, że o ile Bo się boję trwa 3 godziny, to Mała mama trwa 67 minut czy 75 minut, ale jakby dotyka tematu relacji w taki naprawdę piękny, uroczy i bardzo głęboki jednocześnie sposób właśnie w relacji matki i córki. To koniecznie muszę zobaczyć. No to jest naprawdę, to wszystkim polecam, to też można na VOD znaleźć. I to jest absolutnie wspaniała historia i jest jakby na tym zupełnie drugim biegunie, bo tam też jest komunikacja tematem, no taki lęk trochę przed tym, że relacja się rozpada, że ktoś też odchodzi z naszego życia, że musimy się zmierzyć właśnie z pożegnaniem świata, ludzi, przestrzeni, domu, w którym się wychowaliśmy. No, to jest bardzo dużo wątków i do tego są małe dziewczynki w tym wszystkim i to jest wszystko takie bardzo świeże pod tym względem i też się udało, nie? No. Trzeba było przeczołgać widza razem z Joaquinem Phoenixem przez 3 godziny. Co by nie mówić o Bo się boi, to jest to spektakularny film. On jest taki, wiesz, po prostu... No taki blockbuster trochę, bobuster właściwie. Blockbuster o waszych lękach. Wszystko, co chcielibyście o nich wiedzieć, ale baliście się zapytać tak a propos tego Woody'ego Allena. No ale jeszcze powiedz mi, na jakie filmy w takim kontekście właśnie w swojej historii oglądania filmów masz, które gdzieś tam faktycznie dotknęły tematów takich jak Bo się boi, próbuje. Czy takie, które nie podziałały na ciebie tylko intelektualnie, ale też ruszyły tą kwestię emocjonalną. Ja pójdę za pierwszym, za pierwszą myślą i jest to film, który nazywa się Lato 1993, tak? Tak. I to jest film, który rozłożył mnie na łopatki. O małej Fridzie. Tak, on jest gdzieś dla mnie na podobnej orbicie co Aftersun w jakimś sensie. I to jest film, który oglądałam w ciąży będąc i pamiętam po prostu to, jak bardzo, bardzo płakałam po zakończeniu. Nie tylko ty. Płakała też pewna osoba na ekranie. To jest jakby tutaj, ta ostatnia scena, ja to tak pamiętam, wiesz, ten film widziałam, nie wiem, z 5 lat temu. A ja pamiętam to właśnie, jak no, ta mamki do nas jest już w tej rodzinie, nie? I nagle tak ją tak ściska coś, nie? Tą dziewczynkę. No to jest tak poruszające, to jest tak piękne. No to jest, ten film jest, tak, to jest ten film, który jak pierwszy szedł mi do głowy. Carla Simon, tak. Tak, nie chcę tu za dużo może mówić. Jasne. O tym, co mnie poruszyło. Ale mogłabym dłużej. Tak, tak. Ja tutaj będę z ciebie wyciągała. Ale to jest pierwsza myśl. Pierwszy taki, wiesz... No, ale jednak zestawienie jego na przykład właśnie z Małą mamą, ja bym jeszcze dorzuciła tutaj Florida Project, te filmy właśnie, które pokazują, pokazują doświadczenie dzieci w takim wydaniu bardzo... emocjonalnie czytelnym, nie? Że te dzieci są osobami, że mają swoje własne przeżycia, że nie są... Że oddają im głos, tak, nie? Jakiś taki, i nie są napełniane jakimiś po prostu takimi wyobrażeniami na temat dziecięcości. No to są takie, które gdzieś dla mnie stoją koło siebie, nie? Jeszcze Mirai, to też jest super film pod tym względem. To jest akurat japońska animacja.
Mamo ruch osody i tam tematem jest to, że mały chłopiec, który jest oczkiem w głowie swoich rodziców, nagle ma małą siostrzyczkę i musi się przyzwyczaić do tego, że jest więcej osób w rodzinie. Mm-hmm. I to tam też jest tak fajnie metaforyzowane, że ta siostra nagle się robi dziewczyną, która zabiera go na jakąś przygodę i on jakby musi zobaczyć tą przyszłość, mm-hmm. właściwie, że to będzie super, żeby to jakoś tam zrozumieć. I to jest jakoś też niesamowicie opowiadane. No tak, to te filmy mają taką aureolę dla mnie, mm-hmm. właśnie mm-hmm. takiego dotknięcia tych relacji, no bo się boi też jest o relacji małego chłopca jednak z jego mamą. No tak, ale to jest tak opowiedziane, ale tak opowiedziane, nie, że rzeczywiście ten bohater, on jest gdzieś... On jest tak gdzieś właśnie obudowany tymi swoimi różnymi lękami. On tak właściwie nie wiemy, kim on jest. On nie wie, kim on jest, my nie wiemy, kim on jest, nie? No i nie mamy też szansy się dowiedzieć. Tak, do końca, tak, niestety. Tak. No bo on też chyba nie wie, nie? Więc to jest jakoś takie. Może dlatego trudno z nim się utożsamić jakoś. Nie wiem. No tak, to jest duży temat, niewyczerpany właściwie. Można by o tym godzinami. Zastanawiam się, czy nam zostały jeszcze jakieś wątki, które warto by było tutaj, bo ty zaczęłaś mówić o tym Freudzie i o tych teoriach psychoanalitycznych, to mnie strasznie. Ale ja myślę, że to jest, wiesz, takie... Trochę o tym powiedziałam. Mm-hmm. Nie wiem, jak chcesz, to mogę jeszcze o czymś dodać, natomiast ja sobie tak pomyślałam, że być może to też jest mm-hmm. jakoś, wiesz, ten film jest może też przez to mm-hmm. mało jakiś taki... poruszający, bo jest za bardzo taki teoretyczny i może mm-hmm. no też nie wiem, czy chcesz skręcać w tą stronę teorii różnych, nie? Czy mnie to zbawi, czy mnie to zabawi? Może o tym porozmawiać. No to opowiedz coś jakby z tego wątku bardziej teoretycznego jeszcze, tak mm-hmm. już zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, ale tak jakbyś tu tak przyładowała teorią na temat tego filmu. Ale jaką teorię? Znaczy w sensie wykorzystała jakąś teorię wziętą z psychologii czy z psychoanalizy i jeszcze coś tutaj... No nie wiem, czy tutaj mam, wiesz, jeszcze coś wciskać w to i tak jest tutaj mm-hmm. gęsto. Masz tutaj kompleks Edypa, masz tą konstrukcję, wiesz, mm-hmm. aparatu psychicznego, masz tutaj, wiesz, metaforę ego, superego i no tam jest naprawdę dużo. Masz te mm-hmm. różne impulsy, masz to pragnienie, wiesz... takiego, bo on jedzie na ten pogrzeb, nie, mm-hmm. tej mamy, no i on, ja tak sobie myślę, że to też może być, on jedzie na pogrzeb mamy, czyli to może jest o jakimś jego pragnieniu tego, mm-hmm. żeby ta mama, wiesz, żeby jej już nie było, żeby się od niej uwolnić, nie, jakby tam oczywiście później to się okazuje, że to jest zupełnie inaczej, że ona to wszystko zaplanowała i w ogóle, więc nie udaje mu się uwolnić z tego, nie? No to jest bardzo pojemne w takie, wiesz, pojedyncze różne wątki. Nie wiem, no, o co jeszcze chcesz, to pytaj. Jakoś tak, wiesz, to tego jest tyle, że tak ciężko mi jest wybrać mm-hmm. coś, a myślę, że... Właśnie, to może konkret. Pamiętasz tę sekwencję, która jest w środku filmu, która jest taka baśniowa i animowana? Tak, w tym lesie, tak, kiedy on jest. Że on trochę tam... jak czarnoksiężnik z krainy Oz, nagle jakaś taka właśnie... Ale ty mówisz o tej sekwencji leśnej, gdzie on tam ma tych synów? Tak, gdzie on tam właściwie... No, to już wiem. Tak, to mnie jakoś zaintrygowało. Po co to? Po co to jest? No właśnie. Ja to bym widziała... Ja to tak widziałam, że to jest... że to jest... W ogóle to jest taka trochę opowieść w opowieści, mm-hmm. bo tam nagle on jest zupełnie innym człowiekiem, którym w ogóle ma jakąś tam rodzinę, nie? Tak, jakichś synów, co prawda. Utraconych, odzyskanych. Tak, on tam w ogóle, tak, to też jest taka ta opowieść jest rozbudowana. I wydaje mi się, że to jest jakimś takim odzwierciedleniem tych oczekiwań jego matki wobec niego, nie? A. Że to jest właśnie to, kim on czuje, że powinien być, nie? Czy to, kim jego matka mhm. chciałaby, żeby on był, nie? Jakoś. A, to ciekawe. Że to jest jakieś jego takie... No, jakieś takie, no właśnie. Czy, że to nie jest jakby jego fantazja na temat swojego potencjału, tylko coś, co on sobie... No ale to jest jego, wiesz, no my się
rozwijamy w relacji z kimś, nie? No tak. I różne rzeczy uwewnętrzniamy, nie? Różne oczekiwania, nie wiem, rodziców na przykład, jak już tak ich bierzemy ciągle na warsztat, no to uwewnętrzniamy sobie jako swoje, nie? I czasami właśnie można, dobrze jest sobie pooglądać, czy to jest moje, nie? Czy ja tak chcę, nie? Ja myślę, ja to tak czytałam, że to jest bardziej o tym, no bo on tam robi właśnie, on tam idzie tą drogą taką, taką... oczywiście wiadomo, że tam są różne też. Że syn, drzewo, dom, jakby tak, to wszystkie nie dom, takie drzewo, syn, więc czyli on jest mężczyzny. Tam tym takim mężczyzną, który wiesz, który robi to, co mężczyzna powinien, nie? Być może w jego, w oczach jego matki, nie? No to bardzo, to jest akurat ciekawy, ciekawy temat i tutaj chyba... Padły takie słowa, które są dobrym podsumowaniem właściwie tego, o czym rozmawiamy, meandrując od dzieci, przez rodziny, dorosłych, terapię po prostu. Jest tu tematów bardzo dużo, ale jednak dobrym testem jest jednak sprawdzić, na ile film Bo się boi jest mój. To, bo tak to ujęłaś chyba, nie? Że czy to jest moje, czy to nie jest moje. I każdy chyba może to sprawdzić na swoich własnych warunkach, swoich własnych zasadach. I to jest chyba w ogóle w kinie najciekawsze, że masz taki film, który oglądasz i myślisz, to nie moje, w ogóle to nie o mnie, nie wchodzę tam, nie identyfikuję się, nie czuję tego, mogę sobie zostać na progu, mogę to docenić, mogę na to spojrzeć krytycznie, mogę to zaorać, nie? A czasami czujesz się tak, że... poruszona, tak, że w ogóle nie, tak czujesz, jakby ktoś opowiedział coś ważnego dla ciebie bardzo, coś, co cię jakoś naprawdę głęboko porusza i wydaje mi się, że właśnie... To są takie momenty, z którymi można się przyjrzeć na terapii, nie? O co tutaj chodzi. No tak, że tak. Byłam w kinie, widziałam taki film, nie wiem jak się z tym uporać, bo po prostu nie daje mi spokoju, nie? I mam taką, każdy pewnie z nas ma taką kolekcję filmów, które właśnie w taki sposób na nas podziałały. Ty się przyznałaś do jednego, ja powiedziałam o jednym, a reszta dla was. Zastanówcie się, moi drodzy, czy też macie takie filmy i... Fajnie, że w życiu też takie momenty się pojawiają, nie? To ciebie, że tak po prostu totalnie wytrąca cię z równowagi. I tego życzę i tobie, i sobie, i wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo naszą rozmowę. Za ten eksperyment. Eksperyment, ja zaliczam go do udanych. Ja również. To się bardzo cieszę. To były oczywiście rozmowy o rzeczach. Tutaj nawet można... Piękne logo nadal w tle. Zapraszam do zwiedzania tutaj wszystkiego, co znajdziecie na kanale Kajutex. Dziękuję moim patronom. Pamiętam, że tam jesteście. Zapraszam na Patronite'a. Dziękuję ci, Magda, za poświęcony czas i tą naszą wyprawę. Podróż po prostu niczym w Bo się boi. Sprawdźcie, czy to wasz film. Do zobaczenia na VOD. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.